Blokować nie blokujemy, przejazd jest na pewno. Nie możemy iść się bić do rządu, nie ma na to rady innej. Musimy blokować w ten sposób. Nie blokujemy tego miasta tak aż mocno, bo my nie po to przyjechaliśmy, żeby utrudniać mieszkańcom Konina jakieś poruszanie się po mieście, ale chcemy w ten sposób zaprotestować. Rząd nam obiecał, że za litr mleka będziemy mieli 1,80 zł, 2 zł. Po 10 latach to mleko kosztuje złotówkę. W tej chwili produkuje 1 030 000 litrów mleka rocznie. To jest produkcja mleka. W powiecie konińskim to jest praktycznie największy producent mleka jestem. Wszędzie źle się dzieje, to niech wyjdą na ulicę. A pewnie, że nie. Za mało ich jest. Powinno się... Ogon powinien się w Golinie kończyć. Ukrainie wysyłają pieniądze, pomoc udzielają, a nasze dzieci głodują, ludzie starsi głodują. Nikt się nie zainteresuje. Czyli nie przeszkadza pani ta blokada? Absolutnie. Może codziennie stać tu, do skutku. Ten mój traktor z przyczepą, co stoi, ja dostałem go na Unię. Dostałem 10% zwrotu. On kosztował 332 tysiące złotych. Dostałem 32 tysiące zwrotu i mam go na 5 lat na raty. Z kredytu 4700 płacę miesięcznie. Po wyliczeniu biznesplanu 36 tysięcy zapłacę odsetek. To tyle dostałem z Unii. To tak tylko się wydaje, że rolnicy mają, ale my mamy wszystko na kredyt. No. Czyli pani zdaniem nie powinni blokować? Oczywiście, że nie. Skończyło się to naprawdę bez... Ludzie robią, oni sobie robią z nas konia. Bo oni uważają, że dla nich jest Polska. Pojedziemy dalej, pojedziemy do Warszawy, żeby wszyscy wiedzieli, że my protestujemy, bo nas się krzywdzi jako rolnika Unii do rolników Francji, Niemiec. Tam oni mają dopłaty 100%, a my mamy zaledwie 43%.